Hej, tu Eni. Witam Was na moim kanale Kombinuj z papierami. Bardzo mi miło, że do mnie zaglądacie. Za każdym razem, jak czytam Wasze komentarze, to no ciepło się robi, że gdzieś tam zaglądacie, znajdujecie czas na to, żeby komentować moje filmiki i je oglądać. No i dzisiaj taki filmik z kwiatami. Właśnie, bo sporo ich w ostatnim czasie robiłam, przez na pewno kilka dni kwiaty się tworzyły, tak więc postanowiłam Wam pokazać właśnie, jak wychodzą, bo może właśnie kogoś zainspiruje i któraś z Was będzie chciała właśnie odtworzyć takie kwiatuchy i zrobić coś podobnego, właśnie pokazać Wam, jak wychodzą z tych wykrojników dane kwiatuszki. No i myślę, że zaczniemy sobie od Herzfeldów, których ostatnio jestem zakochana wprost. I od Poisensji. A za chwilę pokażę Wam te drugie kwiatuszki, jeszcze z Sizzixa i jeszcze potem będzie z wykrojników dobrze Wam znanych Lady E. No tutaj Wam pokazałam te, które są takie mniej spotykane, ponieważ no są bardziej z wyższej półki, więc przez to chciałam Wam pokazać, czy warto, jak wychodzą właśnie kwiaty z takich różnych droższych zestawów. No i pierwszy zestaw to jest, wiadomo, wykrojniki, stemple i mold, który nam wytłacza pięknie właśnie te kwiaty. No zestaw nie jest najtańszy, dlatego trzeba się dobrze zastanowić, czy warto, czy się będzie sporo robiło takich kwiatków. No, ja się zdecydowałam, no bo powiem Wam, że coraz więcej kupuję tych moldów i jestem w nich naprawdę zakochana. Coraz więcej kwiatów powstaje u mnie. I tu na razie sobie tak zapakowałam teoretycznie, żeby się to jakoś nie walało po pudełkach, tylko mniej więcej było tak ładnie w folijkach już. Poza tym część jest też na prezenty, dlatego już tak są przygotowane, choć jeszcze tam coś będzie w nich, ale na razie Wam chciałam już nakryć ten filmik. I ja zrobiłam sobie w różnych rozmiarach i z różnymi środkami. I największe z nich są takie. Ja Wam wyjmę chociażby jeden z folii, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Prezentuje się tak. Mieni się ślicznie. I tutaj robiłam różnie, bo robiłam z takimi dwoma listkami, z jednym właśnie. Ogólnie one są trzypłatkowe. Właśnie te postanowiłam zrobić bardziej warstwowe niż na przykład takie, które robię z foamiranu. I za chwilę Wam też takie pokażę. Więc tak wychodzą właśnie kwiatuszki, te największe z nich. Przykładowo, bo oczywiście można po swojemu zrobić inne, można zrobić białe, bardziej zimowe, skalki, no tutaj pomysły mogą być różne. To są, słuchajcie, zwykłe kulki styropianowe, złote, ja je kupowałam w tamtym roku w Actionie. I tutaj jeszcze mam takie mniejsze. Tu jeszcze też robiłam mieszane. I tu są jeszcze jedne z takimi innymi środkami. I to jest nic innego jak takie właśnie kryształki, które też jakiś czas temu, a jakoś przed wakacjami, kupowałam w Actionie. Tak zwane gemstones. A jeżeli chodzi o sam tusz, no to odbijałam sobie kwiaty właśnie tym Distressem Ink, a listki Memento. No i one się tak fajnie mienią, ponieważ spryskałam je tym shimmerem, który też możecie dostać na dziale kosmetycznym w Actionie. Choć wiem, że ten kolor nie jest przez cały sezon dostępny, one się pojawiają właśnie ten złoty i srebrny gdzieś w okolicach świąt, przynajmniej w tamtym roku
właśnie wtedy się pojawił, także możecie sobie zaglądać, jakbyście tam akurat byli. O ile macie otwarty, bo wiadomo teraz, jak jest. No i zrobiłam sobie jeszcze takie całkiem małe z płatków, które mi gdzieś tam pojedynczo zostały. I tu już postanowiłam sobie zrobić środki z mikrokulek złotych. To są akurat 13 arcy. I myślę, że też ciekawie wyglądają. Także trochę, jak widzicie, ich narobiłam. No bo jednak, jak już się kupiłam zestaw, chciałam go wykorzystać w miarę już w tym roku na sporą część kwiatków. No i tutaj właśnie głównie sobie porobiłam czerwone. Takie najbardziej standardowe. Następne kwiaty, które Wam pokażę, to może jak jesteśmy przy moldach, to też z moldów, ale trochę inne, już takie całkiem małe. I tu mamy oczywiście też mold, który nam znowu wytłacza. Wykrojnik. I tym razem tu Wam pokażę, bo akurat ten wykrojnik od razu jest z... Tu się tak coś trzyma. No, coś się tu przykleiło. Nie chce się odczepić. Nie no. O! Przyssało się. I tutaj jest właśnie taki też właśnie manekin i kwiatuszki. Także też prócz kwiatków mamy właśnie też coś takiego. I właśnie tak nam może odbijać stempel. O, tak wygląda zestaw w środku. Akurat tego nie robiłam. Jeszcze tego manekina. Ale zrobiłam kwiatuszki. I też w różnych kolorach. Bo tu mam taką mieszankę. Tu są dwa jakby porobione zestawy różnych maleństw z różnymi środkami. No i tu są jeszcze pomarańczowe. I tutaj zaraz Wam opowiem też o tych pomarańczowych więcej. Ale najpierw przejrzymy sobie te różowe. Ogólnie do tuszowania tych właśnie różowych kwiatuszków używałam tuszu Memento. Właściwie do odbijania stempli, ale bardzo delikatnie je widać, za to też właśnie jak się troszkę pomalowało, to mają bardziej takie różowe płatki. To oczywiście na żywo bardziej widać niż tutaj w sztucznym świetle, więc tego nie zobaczycie, tego uroku. Jest bardzo delikatne, ale właśnie te tuszowanie, ale o to mi chodziło. Za to te drugie, które Wam za chwilę pokażę, to już są robione za pomocą tego Distressu Ink Spiced Marmalade. I tutaj prócz pręcików białych są też kulki styropianowe żółte i z tego zestawu właśnie też z Actiona takie perełki. Stwierdziłam, że też będą fajnie wyglądać takie różowo-turkusowe. Ja te połączenie bardzo lubię, więc stwierdziłam, że spróbuję. I tu mamy jeszcze jedne, już Wam wyjmuję z folii. Właśnie te pomarańczowe. I one są w różnych rozmiarach. Średnie, malutkie. Tam kilka postaram się wysypać, żebyście zobaczyli. O. Tak jak tu widać. Tu akurat jest tak odstemplowane tak ładnie. Bo tutaj nie moczyłam aż tak papieru. Jeżeli chodzi o środki tych kwiatuszków, to są też takie z Actiona perełki, jak były te czerwone takie. Ale znowu tym samym tuszem, te same kwiatki, zrobiłam drugie. I tutaj już mocniej namoczyłam ten papier. Dzięki temu ten tusz się rozlał. I wyszły takie bardziej mediowe te kwiatuszki. I efekt mi się naprawdę spodobał. I powiem Wam, że to są kwiatuszki. A akurat tu mogę powiedzieć, bo Karolina o nich wie, bo robiłam razem z nią. Też testowałam i wie, że je dostanie. Więc pytałam się, jakie chce środki.
I właśnie ona wpadła na pomysł, żeby zrobić czarne środki. Ja na początku się zdziwiłam, jak to czarne do pomarańczu. Ja jakoś tak tego nie widziałam. Ale właśnie ona robi takie kontrasty i bardzo mi się to spodobało, jak już zrobiłam. Bo te kwiatki wyszły takie rozmyte, mediowe, jesienne nawet bym powiedziała. Więc tutaj akurat ta czerń pasuje. I one się tak mienią też. Ale też nie zobaczycie tego tak, jak to widać na żywo. Ponieważ tu są środki zrobione z tych perełek 3D. Skadence to jest właśnie ten taki ciemny z takimi mieniącymi drobinkami. No, testowałam do różnych kwiatków różne właśnie środeczki, bo ciekawa byłam właśnie jak, gdzie, co wyjdzie. I tu Wam już odpakuję te maleństwa, bo tu jak widzicie jest miszmasz, który zrobiłam też w różnej wielkości, na przykład takie z żółtą kuleczką, takie do dziecięcych prac myślę będą idealne, tutaj jako zapełniacze do innych właśnie jakiś tam prac, o też Wam pokażę w różnych tych trzech wielkościach. Tutaj robiłam je podwójne. Można też te kwiatki zrobić pojedyncze, ale jakoś podwójnie mi się bardziej podobały. Jeszcze mam trochę brudne ręce, ale nie umiem domyć farbki, bo medziowałam pudełko ostatnio też i tak trochę. I tutaj właśnie mamy jeszcze takie z pręcikami. Też myślę, że fajnie wygląda, tak bardziej delikatnie. Ale przy tych kwiatuszkach powiem Wam, że było trochę roboty, bo są to naprawdę takie maluszki, więc długo się robi, a no uzyskuje się taki tylko wypełniacz do prac. Ale nie, też chciałam bardzo takie coś mieć, no bo jednak takich kwiatków właśnie często brakuje, tak? I tutaj można sobie hurtem zrobić i właśnie na trochę starcza. No, spodobało mi się też. Ja lubię takie maluszki, bo też tworzę często właśnie jakieś małe prace, także wiem, że wykorzystam. Także to są kolejne kwiatuszki. Następne są z tego wykrojnika. Ja go kupowałam rok temu właśnie. To jest ten Sizzix Bix. On robi naprawdę spore kwiaty. One pasują do tej maszynki właśnie standardowej A5 ze Sizzixa, bo ja właśnie mam tą, nie mam tego dużego Big Shota, tylko ten klasyczny. Tylko wtedy się bez tej platformy wycina te kwiatki samymi płytkami. Plus to, bo to jest grube i się tak wycina właśnie z tego wykrojnika. I to jest naprawdę właśnie duża poisencja. Takie właśnie bardziej nadają się, myślę, na zrobienie ozdób, czy na okładkę albumu, czy właśnie jako jedna tylko na środek. Kiedyś robiłam właśnie w tamtym roku kartkę. Jeżeli macie ochotę, to możecie sobie przewinąć do starych filmików. Jeżeli nie zapomnę, to Wam może nawet dam w opisie linka do tej kartki właśnie z użyciem w pracy tego kwiata. Bo no, w tamtym roku właśnie robiłam kartkę, jeszcze pamiętam właśnie dla Scrapiusty, właśnie gdzie była na środku taka duża poesencja. Bardzo mi się na ta kartka finalnie podobała, także też do kartki można. No ale wtedy to tylko jedną się da, bo one są naprawdę duże. Raczej też do ozdobienia jakichś wianków, zrobienia jakichś ozdób właśnie, dekoracji domowych też właśnie się fajnie nadadzą. Czy nawet na jakiś kalendarz adwentowy, czy coś w tym stylu. Ja bardzo chciałam uzyskać tym razem takie kwiaty vintage. Też do kolekcji, z której będę robiła album, jeżeli zdążę, bo jeżeli nie zdążę, może nawet po świętach do niego siądę, z Miracle Night. Nie wiem jeszcze, czy będą fajnie pasowały, ale tak mi się wydaje. I tutaj są te kwiaty robione z dwóch rodzajów papierów, bo jak widzicie, jedne są trochę takie jaśniejsze, drugie ciemniejsze. I to są
To jest tylko te jaśniejsze. To są. Te jedne. Też nie wiem, czy jeszcze nie miałam. Nie, chyba nie. Myślałam, że gdzieś mi się... Wydawało mi się, że zrobiłam więcej z tego papieru, ale możliwe, że tylko te jedne. I to są, słuchajcie, papiery akurat, które sobie drukowałam kiedyś, dawno temu, leżały mi z takimi nutkami, więc tutaj wykorzystałam. A reszta to są listki robione z tego papieru, z tego zestawu. To jest taki właśnie jak tutaj widzicie. Tylko to wszystko jest potuszowane właśnie też Distressem Ink. Dość mocno. A tutaj do tych kwiatów wycinałam z tego zestawu. Tu są właśnie takie nutki. I tu mamy właśnie kulkę, potuszowane to wszystko jest i pociągnięte gdzieniegdzie woskiem. A tu jest jeszcze druga zrobiona bez wosku. Tak specjalnie, żeby właśnie można było po swojemu później do danej pracy. Nie zawsze może ten wosk pasować, więc nie wszędzie dawałam. A tu są drugie. I tutaj też mamy kwiatki z woskiem i właśnie bez. I ogólnie prezentują się tak. Widzicie, duże takie, prawie jak moja dłoń, także naprawdę są spore. Ale jeżeli ktoś właśnie takie lubi, to takie z tego powstają. Także to są kolejne kwiatuchy, które chciałam Wam pokazać. I mam jeszcze jedne. Znaczy zrobione z jednego wykrojnika, ale w dwóch wersjach kolorystycznych, bo są bardziej zimowe i bardziej świąteczne. I to są właśnie z tego wykrojnika Lady E. Zapomniałam sobie go wyciągnąć, nawet tak nie za bardzo mi to na rękę, bo ja mam teraz te wykrojniki na tych matach magnetycznych i nie chciałam właśnie szukać już całej tej maty. Ale wiecie, o jaki chodzi, bo z Lady E to ten wykrojnik myślę, że jest wszystkim dobrze znany. I pierwsze kwiatuszki to są kwiaty, które robiłam na live'ie, który odbywał się w... Znaczy odbywał się podczas Art in Town, gdzie były te wszystkie warsztaty online i to był ten live niedzielny u Asi Szulik, gdzie robiła cudowną kartkę taką tagową i właśnie pokazywała też, jak zrobić te śliczne kwiatuszki. One mi się bardzo spodobały i postanowiłam zrobić sobie ich więcej, bo też chciałam je użyć do innej pracy jeszcze. No i też ogólnie mam pomysł inny na nie. Tak wyszły. Także to już nie jest mój pomysł, ale chciałam Wam przy okazji właśnie tego filmiku kwiatowego pokazać, jak wyszły mi te kwiatuszki od Asi. One się ślicznie mienią, bo właśnie tutaj Asia posypywała je tym białym brokatem. Na lakier przyklejała. Też myślę, że już znany sposób. Bardzo mi się podobają. I też używałam tutaj tego tuszu, co chyba właśnie Asia, jak dobrze pamiętam, Summer Sky. I trochę ich też zrobiłam. I właśnie jutro będę siadać do zrobienia tej karteczki, bo podczas live'a robiłam tylko kwiatki dzisiaj, a jutro chcę zrobić właśnie kartkę. No i tak mi się spodobało robienie kwiatków z foamiranu, że postanowiłam zrobić sobie jeszcze jedne czerwone. I tu już troszkę mniej ich zrobiłam, ale mimo wszystko są. Też właśnie w dwóch wielkościach w sumie. Takie właśnie czerwone.
Szkoda tylko, że nie umiałam znaleźć takiego flamiranu, takiego typowo czerwonego, bo niestety wszędzie, gdzie szukałam, to był tylko ten taki blady flamiran trochę. Ale myślę, że dzięki temu brokatowi, dzięki temu, że posypałam to brokatem, też fajnie wyglądają. I środki to tu są takie bardziej ryżyki, a tu są takie właśnie pręciki z taką większą główką. Właśnie tych mniejszych dałam coś takiego, a na tych większych właśnie te ryżyki. Myślę, że to fajnie wygląda. I tutaj też spryskiwałam to lakierem i posypywałam sobie takim brokatem właśnie w sprayu. On się fajnie tutaj rozpryskuje. Nie sypie się w jednym miejscu, tylko po całości. To jest ten taki, ta pompka właśnie do brokatu. No też właśnie chciałam różnymi rzeczami pryskać, żeby różne efekty zyskać. I mnie się też podoba właśnie ten efekt z tego nowo, z tej pompki. No bardzo fajnie się to rozprowadza przede wszystkim. No, więc to jest na tyle kwiatuszków, które zrobiłam w ostatnim czasie. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, bo tutaj mamy i takie maluszki, które zajęły naprawdę sporo czasu, bo no też z malutkimi trochę to schodzi. Ciężej się robi niż większe kwiaty, wiadomo. Więc tyle kwiatów narobiłam w ostatnim czasie. Ale jestem z siebie dumna, bo naprawdę, no jeszcze nigdy nie miałam takiej serii kwiatkowej. Ale sprawia mi to naprawdę ogrom przyjemności. Także jeżeli zastanawiacie się nad tymi moldami, czy jakimś takim właśnie większym wykrojnikiem, to no, kosztują trochę, ale myślę, że efekty są. Ja nie żałuję, że kupiłam. Bo korzystam co roku. Póki co. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja już Was nie zatrzymuję. Życzę wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim. Pa, pa.